I powiem Państwu tak, no, teraz trzeba się zacząć zastanawiać nad tym, jakie to ma znaczenie dla ważności traktatu. To może za wcześnie, żeby to mówić wprost, ale to jest taki punkt, którym nad tym trzeba będzie się zastanowić, jak to ma dalej przebiegać. Przy czym w tej chwili jakby sprawa traktatu powinna wrócić i wróci na nasz, tak powiem, nasze forum polityczne, bo jak Państwo wiedzą, jest wniesiona, znaczy nie wiem, czy ona już została złożona, ale już zostały zebrane podpisy, wystarczająca ilość podpisów, ona jest formułowana, skarga części posłów klubu PiS, nie tylko zresztą, bo tam jest parę tutaj się niezależnych podpisało, do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie ważności pewnych klauzuli tego traktatu, czyli otwieramy tą procedurę dyskusji nad tym w pewien sposób od nowa. Państwo mogą powiedzieć, na rzeczy ustawa podpisane, to prawda. Ale ja Państwu powiem tak, no, prawdę mówiąc, ten czeski przykład wskazuje, jak dalece wszystko zaczyna tu być po prostu fikcją. Jak dalece w gruncie rzeczy przepisy prawa mają być. Tak nawiasem, przy tej okazji, jeżeli już mówimy o tym gazie i mówimy o gazociągu północnym, to warto może przypomnieć, bo teraz w tej chwili wiadomo, że wszyscy się zgodzili, że będzie budowany, ale jest w tej sprawie uchwała Parlamentu Europejskiego sprzed roku, która wzywa wszystkie rządy europejskie do kategorycznego sprzeciwienia i władze Unii, do kategorycznego sprzeciwienia się budowie tego gazociągu ze względu na zagrożenie ekologiczne. I to jest uchwała przyjęta przez ten Parlament miażdżącą przewagą głosu. Miażdżącą przewagą głosu. Proszę Państwa, jeżeli teraz dzień... No, my się oczywiście będziemy do tego, mam nadzieję, będziemy się odwoływać, żądając od władz Unii jakiejś reakcji w tej sprawie. Ale jestem też zupełnie spokojny, że tej reakcji nie będzie. Ale to mają Państwo przykład, jakie znaczenie mają tak zwane instytucje, najważniejsze podobno, instytucje europejskie. To tyle w tej sprawie.